bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dzisiaj wysłuchaliśmy koncertu walentynkowego. Wiersze czytała dla Państwa pani Beata Zygmuntowicz. Piszę do Pana. Trzebaż więcej? Na jakie jeszcze słowa się odważę? Kto wie, czy Pana nie zniechęcę jednak. List ten mając w ręce, Pan ulituje się mej woli. Pan zginąć sercu nie pozwoli. Wykonałam dla Państwa utwory Roberta Schumana, Franza Liszta i oczywiście Fryderyka Chopina, czyli trzech wielkich romantyków. Wydaje mi się, że piękniej o miłości pisać się nie da, a w zestawieniu jeszcze z poezją to na pewno było w stanie poruszyć wiele serc. To były utwory nostalgiczne, bardzo romantyczne, w których główna melodia snuła się właściwie niczym piękny śpiew, niczym śpiew osoby zakochanej. Czasami były to dialogi miłości pomiędzy dwojgiem ludzi, czasami fragmenty bardzo porywające i dramatyczne, bo przecież nie zawsze w życiu wszystko jest piękne, ładne i ułożone tak, jak tego sobie życzymy. Czasami ta miłość, zwłaszcza w romantyzmie, była bardzo dramatyczna, nawet tragiczna. Ale tutaj pomimo wszystko myślę, że towarzyszą Państwu emocje raczej pozytywne i emocje budujące, aniżeli jakieś deprymujące, także kochajmy innych, kochajmy ludzi i cieszmy się tym, że możemy tutaj wszyscy się spotykać. Myślę, że muzyka i kultura zawsze jest potrzebna, bo człowiek jest wtedy bogatszy, kiedy potrafi i umie słuchać u nas. Córka zawsze kochała muzykę od najmłodszych lat. Jak miała 4 lata, to prowadziłam ją na zajęcia umuzykalniające do szkoły muzycznej. Podoba mi się formuła połączenia muzyki z poezją. Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu Ani i jej rozwoju, bo Ania to uczennica liceum imieniu braci Śniadeckich. Cieszymy się, że jest dużo ludzi, którzy chcą słuchać muzyki. Część ludzi zna Anię. Subtelna, młoda, zdolna. I dzisiaj połączenie koncertu Ani z interpretacją pani Beaty Zygmuntowicz, no to ogromne przeżycie dla mnie. I myślę, że nie ma innego zawodu, który mogłabym wykonywać z taką pasją, z takim poświęceniem i miłością, bo nie czuję nigdy się tym jakby zmęczona, pomimo że czasami jest ciężko i obowiązków jest bardzo wiele, to naprawdę życzę każdemu, żeby miał jakiś taki element czegoś bardzo ważnego w sobie, co pozwala mu no właściwie zapomnieć o wszystkich jakichś trudach i po prostu cieszyć się tym, że żyje.